Zapraszam po kolei zawodników. Mamy kopałacz. I to czekają miejsce na ławeczce. Daniel Kryła. Sebastian Zalepa. Paweł Waszków. Jan Kieruzek. Patryk Pysk. Tomasza Amberice. Iwan Udalewicz. Salomon Bąk-Mabo. Marek Niewiada, kapitan drużyny. Paweł Bielecki. Michał Protasewicz. Krzysztof Odziony. Jarosław Jasiński. Sebastian Olszar. Bartłomiej Niedziela. Artur Melon. Enstar Arifomicz. Damian Kijes. Bartosz Piączka. Sebastian Kwiatkowski. Krystian Dwójski na Mali. Grzegorz Kastrzyk. I zapraszam kadrę szkoleniową. Trener Dominik Nowak. Drugi trener Ryszard Kusek. Trener bramkarzy Sergiej Szypowski. Ferdinand Szipon. Masażysta Krzysztof Bielecki. Zaznacz Krzysztof Wychwicki oczywiście. I oczywiście kierownik drużyny Leszek Zakrzewski. Witam raz jeszcze naszych przede wszystkim zawodników, trenerów, kadrę szkoleniową, odnowę i oczywiście całą zgromadzoną publiczność. Numerem 1 trafia do bramkarza Grzegorza Kastrzyka, który we wczorajszym meczu pokonał własnego brata 5-0. Koszulkę z numerem 11 odbierze Sebastian Olszar. Urodzony 16 grudnia 1981 roku w Cieszynie, gra w ataku. Jest jednocześnie zawodnikiem floty, który ma rozegranych najwięcej meczów w Ekstraklasie, dokładnie 115, strzelonych 17 bramek. Uzupełniając informację jeszcze o Grzegorzu Kastrzyku, on poza tym, że grał z numerem 1, jest urodzony 20 września 1983 roku i oczywiście jest bramkarzem. Ponad 50 występów w reprezentacjach młodzieżowych, 38 spotkań w Ekstraklasie. To są dwaj zawodnicy całkowicie nowi, ale mamy jeszcze 6 zawodników, którzy wrócili do klubu. I tak koszulkę z numerem 22 otrzymuje Bartłomiej Niedziela. Urodzony 7 maja 1985 roku, ofensywny pomocnik, 22 mecze w Ekstraklasie w barwach Jagiellonii Białystok, wrócił do floty po roku. Koszulkę z numerem 17 otrzymuje Michał Protasewicz. Urodzony 26 września 1985 roku, gra w pomocy we flocie od jesieni 2007 roku z przerwą na kontuzję i krótki epizod w barwniku. Numer 19 Przemysław Rygielski. Nieobecny.
koszki, dwaj wychowankowie floty, numer 13 Sebastian Kwiatkowski, pomocnik, urodzony 15 kwietnia 1995 roku. Koszulkę z numerem 23 otrzymuje Damian Kiwiec, urodzony 29 maja 1993 roku. To nie są oczywiście wszystkie nowe twarze, jeśli chodzi o zawodników, to owszem, ale witamy teraz w sposób serdeczny, szczególny nowego trenera, pana Dominika Nowaka. Pan Dominik urodzony jest 7 lutego 1972 roku. Był zawodnikiem ŁKS-u Łódź, Boruty, Zwierz, Szlędy, Wrocław, Odry, Malczyce, Konfektu Legnica, Górnika Polkowice. Przez 12 lat pracował w Górniku Polkowice, z którym przebył całą drogę od czwartej do pierwszej ligi. Trener pierwszej klasy z licencją UEFA Pro. Witamy serdecznie w Świnoujściu. I ponieważ rok 2012 jest rokiem powrotów, więc witamy ponownie Sergieja Szypowskiego. Proszę, 65. Zawodnik klubu Gacello, Ufa, Krylia, Sowietow, Kujbyszew, Karpaty, Lwów, Szachtar Donieck, Tekstilczyk, Kamyszyn, Hutnik, Kraków, Gazownik, Iżew, Pogoń, Szczecin, 166 meczów w Ekstraklasie, we Flocie po raz pierwszy w 2006 roku. Państwu, ja powiem tak króciutko, jestem tu tydzień, natomiast pierwsze wrażenia oczywiście są bardzo pozytywne. Mówię tu o ludziach skupionych wokół floty, kibicach. Widzę tu doskonałą atmosferę, jeżeli chodzi o tworzenie profesjonalnego zespołu, chodzi o właśnie tworzenie tej profesjonalnej piłki. Wczorajszy mecz to jest taki przedsmak tego, co chciałbym i myślę, że wszyscy kibice floty chcieliby zobaczyć, a więc zespół grający ofensywnie. Muszę wam tutaj wszystkim krótko powiedzieć, zresztą to już mówiłem zawodnikom, że mamy naprawdę bardzo dobry zespół. A ten przestał się zaciąć. O wysokich umiejętnościach, czysto piłkarskich, dobrze przygotowany pod względem motorycznym i coś, co jest dla mnie najważniejsze, naprawdę zespół inteligentny, jeżeli chodzi o sposób gry na boisku. Charakterologicznie ten zespół jest poukładany i ja wierzę, że w sobotę ta inauguracja wypadnie tylko i wyłącznie na plus i odniesiemy pewne zwycięstwo i będziemy ściągać na stadion floty jeszcze więcej kibiców, czego życzę sobie i wszystkim działaczom, również i kibicom bardzo mocno związanym z tym klubem. Dziękuję Państwu bardzo, to tak tytułem wstępu. Ja tylko mogę potwierdzić to, co zaznaczył pierwszy trener, trener bramkarzy, potwierdzić to, że zespół jest dobrze przygotowany. Mieliśmy kryzys na zgrupowaniu w kamieniu, ale ten kryzys jest za nami, co widać po dwóch ostatnich sparingach, znaczy jednym sparingu z Pogoń w Szczecinie, meczu pucharowym wczorajszym z Ruchem w Dzierżowicy. Także jest też zupełnie optymizmu, nastawieniu bojowo do walki. Maski dla wiatru, myślę, że chłopcy wszyscy założą od 4 sierpnia. Dziękuję.